Także już będziemy się mogły spotkać tutaj 20 kwietnia. Proszę Państwa, rozpoczęcie festiwalu LGBT Festival right here in Warsaw. Akurat mamy nawet co Państwu pokazać, te katalogi w radiu obrotowym, w radiu naszym ruchomym. Talk FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra, jak coraz bliżej już jest. No proszę Państwa, nawet coraz dłużej będziemy mogły tak pomachać Państwu, pomimo że wściekają się te firmy pożyczkowe, handlowe się wściekają, proszę Państwa. A my cóż, no ten weekend będzie poświęcony nieleżeniu, proszę Państwa, nad Wisłą, żeby Marta Proboszcz mogła się tam machać, że czego ona potrzebuje. Jak Państwo byście posłuchały, co była aktorka z Teatru Studio wygaduje, to Państwo byście się przewrócili normalnie. No tutaj, gdzie jej teatr był, studio? To jest teatr dramatyczny z drugiej strony, ale tam, jak jest od Marszałkowskiej, na rogu jest Teatr Studio po prawej stronie. I proszę Państwa, Martusia nasza występowała w Teatrze Studio. Ona teraz już wie, że już jest po tych występach, po tym wszystkim. No, czy ona zrezygnowała z tego teatru, czy mniejsza o większość, już zakończyła swoje występy, ale występuje, a to na wernisażach, a to tu, gdzie się da, że te dewotki, jak przyjdą na wernisaż, to one się strasznie dziwią czasem, co ona tam wygaduje, co ona czasem tam odpowiada, że ludzie z kościoła katolickiego średniowiecznie są ciemni. Dziwią się. No wiecie Państwo, co to jest średniowiecze. Jeszcze świat jest średniowieczny. Tak jak jadę z tej Czarnej Strugi, bo tam psy szczekały, to jest za markami jeszcze dalej. Proszę Państwa, te psy szczekały tak, jak te systemy całe moherowe w Warszawie. Przecież jeżeli one wychodzą z kościoła i są niezadowolone i kaszlą i szczekają, no bo to widzicie Państwo, kaszel odpowiada szczekaniu, mniej więcej ten sam poziom częstotliwości, napięcie częstotliwości średniej, szczekanie takie ku wyższej zmierzające częstotliwość, zmierzająca częstotliwość ku wyższej. Także proszę Państwa, szczekają wszędzie tutaj, gdzie 3 miliony, 3,5 miliona, bo Marki, czy inne, czy Wołomin, czy co to wszystko pod Warszawą, to będzie już ponad 3 miliony, proszę Państwa, bo Warszawa chciała mieć 3 miliony i coś, 2,5, 2,600, czyli prawda? No, a jakoś tak się nie może samo to centrum Warszawy doczekać 3 milionów, ale no ludzie przyjeżdżają i odjeżdżają, byli mormoni, uciekli do Ameryki, byli świadkowie i uciekli do Ameryki, Białystok, byli ewangelicy, uciekli do Ameryki, Białystok, byli prawosławni i uciekli do Ameryki, Białystok. No sama znam taką kobietę, nie wiem czy ona jeszcze żyje czy nie, ale odbudowywała po prostu Warszawę tu po wojnie drugiej światowej, jak Hitler był zły. I ona, proszę Państwa, jak odbudowywała tę Warszawę, no to pojechała do Białegostoku mieszkać. Jak tylko święto tu, jakie było 22 lipca, co jest przed nami, Sawa zapraszała, ona przyjeżdżała tutaj na te święta, bo Sawa ją właśnie pamiętał. Pamięta Sawa. No i proszę Państwa, jesteśmy tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, Muzeum Techniki. Pozdrawiamy serdecznie, bądźmy dobrej myśli, że to szczekanie jakoś tak ustąpi, ta wrogość, ta złowrogość. No ale jak świat będzie cyfrowy i człowiek będzie zero, czy raz zero, a ten były człowiek już stał się gadem, no to o czym my to będziemy mówić? Ludzie powinni wspierać siebie, ludzie powinni sobie pomagać, ale jeżeli ludzie sobie nie pomagają, to je się pieprzy.